Cześć kochani, witam was po dość długiej przerwie. Wracam do nagrywania. Niestety nie są to najmilsze okoliczności, zwłaszcza na nieprzyjemną sytuację za naszą granicą. No ale cóż, planowałem takie rzeczy, że będę to nagrywał, więc no będę nagrywał. Jadę teraz właśnie do Daniela, ponieważ tam u niego mamy takie nowe miejsce, w którym ogólnie bierzemy się porządnie za przebudowywanie kamperów, tak? Takie coś właśnie sobie wymyśliliśmy. Kończymy ten projekt z zeszłego roku. Dopiero wystartowaliśmy się, mówiliśmy się z Danielem, że od marca zaczynamy. Mamy też nowego busa, którego kupiliśmy. Postaram się wam go teraz pokazać. Jest to o tyle fajny projekt, że jest to bus już zarejestrowany na 7 osób. Więc po przerobieniu go będziemy go starali się zrobić układ z jednym łóżkiem z tyłu oraz z jednym łóżkiem opuszczanym nad szoferką. Taki fajny gdzieś projekt widziałem i coś takiego będziemy dzisiaj otworzyć, że będzie wygodne spanie dla 4 osób i legalna jazda też dla 4 osób, więc takie coś. Wynajdziemy sobie taką halę zaraz obok firmy produkującej meble, więc to też po prostu nam się udało, gdyż jest to znajomy Daniela i z nim od razu dogadamy całą stolarkę, wszystkie te meble będą naprawdę fajne, profesjonalne. Będziemy też jeszcze zmieniać szafkę w tym pierwszym kamperze, gdyż to była taka zwykła szafka z marketu, a teraz po prostu zobaczyliśmy nowe możliwości, lżejsze materiały, trwalsze, bardziej odporne na wodę, to co właśnie może spowodować, że to będzie mniej trwałe. Więc właśnie tam dojeżdżam i co najfajniejsze, jeszcze ktoś nas znalazł przez te kilka filmów, które wrzuciliśmy do sieci i zgłosił się, żebyśmy mu też przerobili kampera, więc coś takiego będziemy chcieli robić. Jak to dalej się potoczy, to zobaczymy. Dobra, jestem na miejscu. Idę wam pokazać i jeszcze nie ma Daniela, nie ma jeszcze tego klienta, więc pokażę wam na razie tą halę i jak to wygląda. Dobra, a więc wygląda to tak. Mamy tutaj taką halę. Jak sobie widzicie, mieści się dość sporo. Tutaj jest nasz projekt, który właśnie kończymy, który znacie. Na razie nie będę nagrywał więcej, gdyż prace są w toku i lada moment będę wrzucał film, w którym będziemy wszystko pokazywać, co jak działa. Tutaj jest nasz nowy nabytek kamper. Wolny na wynajem, więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. Można nas znaleźć na OLX-ie albo też podam jakiegoś maila na kanale YouTube. No i tutaj jest ten nasz nowy busik. Jest to o tyle właśnie fajny, że tak, jest krajowy, zarejestrowany, bez żadnej historii jakichś uszkodzeń, bez niczego. Przebieg można powiedzieć, nie wiem, może spory, bo 190 tysięcy chyba plus, ale jest za to cały oryginalny, jest bardzo zadbany, bardzo fajna wersja wyposażenia też. Ma multimedialną kierownicę, ma radio z nawigacją, z Bluetooth, dużo, dużo fajnych rzeczy i naprawdę się przyjemnie nim jeździ. I co jest jeszcze fajne, ma fotel pneumatyczny, jak nim wracałem, no to po prostu powiem wam, że to jest taka robota. Teraz są tutaj 4 pojedyncze fotele, co też nam pasuje, bo te pojedyncze fotele, żeby dostać, jak ktoś przerabia kampera, to wie, że te pojedyncze fotele, żeby sobie zamienić ławkę tutaj, to wcale nie jest tak łatwo dostać, więc będziemy mieć na kolejne projekty te fotele. Oczywiście pojedyncze fotele damy do przodu, ławkę do tyłu i będzie to auto na 5 osób do jazdy i 4 do spania. Także tyle. Jest, jak mówię, bardzo ładny. Tutaj wszystko będziemy już lada moment przerabiać i tak naprawdę będzie to model typowo na sprzedaż. Jest to taki nasz pierwszy porządny projekt na sprzedaż, który zrobimy naprawdę profesjonalnie, porządnie, z ładnymi meblami. Wszystko tak, jak powinno być. Także to na razie taki krótki film, żeby wam powiedzieć, jakie są dalsze części. Czekamy na pana, który chce też nam przywieźć busa, żeby przerobić, gdyż z kimś się umawiał, ale niestety cały czas go odbywali, więc my tak naprawdę zaczynamy. Mamy swoje projekty, więc możemy śmiało jeszcze teraz przed sezonem jeden wcisnąć. Zapraszam was do
oglądania kanału. Teraz powinno się pojawić więcej filmów. Do zobaczenia.